6 grudnia wspominamy świętą Azalię z Rzymu, dziewicę. Azalia żyła w IV wieku. Nie była sławną osobą, a pamięć o niej zupełnie by zaniknęła, gdyby nie święty Hieronim, tłumacz Pisma Świętego na język łaciński i doktor Kościoła, który o niej pisał w swoich listach. To właśnie święta Azalia była jego współpracownicą. Mieszkając w Rzymie, Hieronim zgromadził wokół siebie grupę oddanych i pracowitych kobiet, których imiona wciąż spotykamy w kalendarzu. Paula, Marcela, Lea, Eustochia i właśnie Azalia, wspominana w dniu dzisiejszym. Odkąd była dziewczynką, przejawiała zamiar poświęcenia się Bogu, aż porzuciła wszystko, aby rozpocząć życie pustelnicze. Pracowała niestrudzenie, nie dla siebie, ale dla ubogich, a jednocześnie modliła się lub śpiewała. Odwiedzała także groby męczenników, ale po zachodzie słońca, aby nigdy w ciemnościach nie była rozpoznana. Ciężkie życie nie osłabiło jej ciała, wręcz przeciwnie, według świadectwa świętego Hieronima, po 50 była pełna siły, nadal zdrowa, a na duchu jeszcze zdrowsza. 20 lat po wyjeździe Hieronima z Rzymu pisał o niej historyk Palladio, świadcząc o jej zaangażowaniu w kierowanie niektórymi klasztorami. Zmarła w opinii świętości, chociaż dokładnej daty jej śmierci nie znamy. Całe swoje życie spędziła na umartwieniu, postach i modlitwie, a w tych praktykach pobożnościowych była stała aż do śmierci. Jej relikwie znajdują się w Bazylice Świętych Bonifacego i Azalii na Aventynie w Rzymie. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Azalię, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.